Siemaneczko kochani, ja jestem Marta i witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy marki Mixit, ale zanim przejdziemy do kalendarza, chciałabym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału. Wtedy nie ominie Was żaden mój film. A teraz przejdźmy do kalendarza. Jest to duży kalendarz adwentowy marki Mixit za 182 zł. Jest też również wersja mała. Ja akurat mam tą dużą. No i co tu więcej mówić? Przejdźmy do oglądania. Niestety ten kalendarz jest na tyle duży, że muszę go nagrywać z takiej perspektywy. Po prostu nie dam rady inaczej. Widzę, że numerki są w miarę tak znajdowalnie, chronologicznie. Tutaj jest numerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tak dalej, takim zygzaczkiem idzie do góry. Więc zaczynajmy od jedynki. Będę sobie produkty na podłogę odkładać, bo nie mam miejsca. Numer 1 jest Mixit G. Tutaj tłumaczenia są na odwrocie. I muszę znajdować po prostu literki na tutaj opakowaniu, które było G. Jest to pieczony miks do kieszeni, 70 gram. No dobra. Jedziemy dalej. To był numer 1. Numer 2. Fajnie, bo tutaj jest takie coś, że wpada. Numer 2 jest to miksitka. Banan kokos. Bez glutenu, batonik, batonik daktylowy z bananem i kokosem. Super, fajnie. To był numer 2, teraz numer 3. W numerze 3 mamy kaszka do kieszeni. I jest to Dolce Banana do kieszeni. Sypka mieszanka do przyrządzenia kaszy z płatkami czekoladowymi i bananem. Super. Tylko zastanawiam się, czemu w tym pierwszym okienku było tylko ten numerek G, a tutaj już mamy, nie że mamy żadnego numerka, tylko mamy normalną etykietkę. Po prostu to są może jakieś specjalne specjalna edycja tamtych rzeczy do kalendarza. O nie, o nie, o nie, wzięłam za szóstkę. Co się stanęło? Cofam. Tutaj jest czwórka. Nie patrzyłam, nie widziałam. No i widzicie, te G mnie tak zmyliło, że chwyciłam za szóstkę. Ale nic nie widziałam, nie patrzyłam, nie otworzyłam do końca. Tutaj mamy w czwórce Musli Bikini Mix. Malina, truskawka i kokos. O Boże, jak to super wygląda, naprawdę. Musli z suszonymi owocami i orzechami. Super, naprawdę, to wygląda wow. Będę jadła. Będę jadł. 5. Widzicie, już chciałam od razu wziąć się za mikołajki. O kurczę, a tutaj są dwie rzeczy, a w innych nie było dwóch? Kurczę, patrzcie, w dwójce jeszcze coś mam, jak wyłowię. Patrzcie, w dwójce był jeszcze magnes Mixit, czyli był batonik w dwójce i magnes. A w trójce też coś było? Nie. W czwórce. Kurczę, widzicie, jaka jestem ślepa? W czwórce też nic nie było. Mamy piątkę. W piątce mamy... Mamy Mixit C. Muszę sprawdzić tutaj na rozpisce, bo to nie wszystko jest zaznaczane. Mixit C. Prażone orzechy laskowe i migdały w gorzkiej czekoladzie z czarnym proszkiem w różnych proporcjach. Aha, w sensie, że różne są. Ciekawe, z czego jest ten czarny proszek. Fajne, ciekawe. Pojawiłam się tu na chwilę. I jeszcze, to nie wszystko w piątce, i w piątce mamy
taki mini słoiczek i mamy tutaj Mixit Tella. Jest to, puszczam, że orzech z masłem kokosowym i białą czekoladą. Zaraz sprawdzę na rozpisce, żeby nie było, że się pomyliłam. Migdały z kokosem i białą czekoladą. 25 gram, bardzo malutki słoiczek. Czyli dobrze powiedziałam, że jakieś orzechy z kokosem i białą czekoladą. Naprawdę, bardzo, bardzo malutki słoiczek, więc dobrze, że to było razem, bo trochę by było słabo. Teraz przechodzimy do szóstki. W szóstce widzę... Łoj, w szóstce widzę trzy rzeczy na Mikołajki. Mamy tutaj jakieś ciasteczka zaznaczone literką E. Oj, trochę słabo to zrobili, mogli już się postarać o naklejki. Bo tak to ja tutaj muszę szukać. Mini ciasteczka orkiszowe zwierzątka. No rzeczywiście to są zwierzątka. 50 gram, taka malutka paczuszka. I jeszcze tutaj są dwie rzeczy. Jeszcze mam taki mały batonik, który nie jest opisany niczym. Batonik, ciasteczko, batonik przypuszczam, mini batonik. I jeszcze mam tutaj coś. Kolejny magnesik. Aniołka z jakąś kolejeczką. No dobra, to idziemy do siódemki, żebym się teraz nie pomyliła. Tu jest siódemeczka. W siódemeczce mam chrupiące owoce, mieszanka leśna. Mieszanka owoców suszonych mrozem. Tutaj są maliny, truskawki, czarne porzeczki i jeżyny. Super, ja lubię takie owocki do kaszek dodawać na przykład. Do kaszek są spoko te owocki. To była siódemka. Ósemka. W ósemce, tutaj niczego nie przegapiła, też jest jedna rzecz. W ósemce są orzecho z jadaczą. Są to same orzeszki, migdały, orzeszki ziemne, pistacje, orzechy pekan, kokos, błonnik. Super. Paczuszka ma 60 gram. Jest napisane z tyłu, że to są musli z orzechami. To była siódemeczka. Ósemeczka, sorry. Ósemeczka to była. To teraz lecimy do dziewiątki. A w dziewiątce... A w dziewiątce mam Mixit Protein Brownie bez glutenu. Batonik. Batonik z wysoką zawartością białka i błonnika o smaku brownie. 50 gram. Fajnie. Lubię takie batoniki sobie czasem przekąsić. Jeszcze pozwólcie, tak sprawdzę sobie. Się wychylę tu, sprawdzę, czy coś tam nie ma w środku jeszcze. W tych trzech okienkach. Dobra, to była dziewiątka, teraz dziesiątka. O, już rozwaliłam pół kalendarza. W dziesiątce mamy, o, moje ulubione, kaszka do kieszeni. Jagody w ryżu, to jest moja ulubiona kaszka, uwielbiam tą kaszkę. Sypka mieszanka do przyrządzenia kaszy z owocami z suszonym mrozem. Kaszka ryżowa błyskawiczna, uwielbiam i tam są takie duże kawałki owoców. To jest moja ulubiona od nich kaszka, naprawdę. Naprawdę polecam. Tak, jeśli mnie widzicie co chwilę, to ja sobie po prostu odstawiam to na podłogę, nie? To była dziesiątka. Teraz jedenastka. W jedenastce znowu mamy coś z numerkiem. Tym razem numerek H. Proteinowe musli Adama Ondry z czekoladą do kieszeni. 50 gram. No, takie musli, no. Jakby z bardziej z takimi chrupeczkami. Musli jak musli. Nie ma, nic tu nie ma. Jedenastka to była. Teraz dwunastka. W dwunastce mamy jedno ciasteczko. Mamy jedno ciasteczko opisane i ciasteczko z płatkami i czekoladą. Takie jedno zwykłe ciastko. To była dwunastka, teraz trzynastka. A w
trzynastce mamy miksitka, jabłko cynamon, bez glutenu, bez laktozy, coś dla mnie. Batonik daktylowy z jabłkami i cynamonem, 50 gram. Kolejny batoniczek. Teraz czternastka. Ojojoj, chyba coś tutaj złapałam. Oj, nie wiem z którego okienka, tu coś wyleciało z jakiegoś okienka i tu tak popchnę dalej. Tutaj mi, może te magnesiki też nie były do tego. Chrupiące owoce truskawka. Mrozem suszone owoce. Chrupiąca truskawka. Truskaweczki suszone w czternastce mamy. Piętnastka. Piętnastce coś napakowane w woreczku. I mamy B napisane. Słony karmel na kaszy do kieszeni, 60 gram. Sypka mieszanka do przyrządzenia kaszy z łyżkami ziemnymi i czekoladą Crispies. Super. Tylko no, mogli już wymyśleć jakieś... Bo ja na przykład nie zachowam sobie tego kartoniku, żeby zobaczyć, co akurat miałam pod cyferką B. Więc no... Chyba będę musiała sobie długopisem napisać. Teraz 16. W 16 znowu mamy saszetkę. Czekoładowarka. Płatki kukurydziane w białej czekoladzie. Liofilizowana pomarańcza. Wiórki białej czekolady. Czekoladowe kuleczki. Płatki owsiane pszenne. Musli z czekoladą. Czekoładowarka do kieszeni. Super. Dużo musli teraz będę miała. 17. Jeśli podobają Wam się takie kalendarze, to zostawcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcji oczywiście. Wybaczcie, ale tutaj okazało się, że coś mi poszło nie tak. Bateryjka padła i niestety ja nie zauważyłam, że ona padła i nagrywałam dalej. Ale wydaje mi się, że skończyliśmy na 17. I wspominałam, że taki aniołek z drewienka fruwa mnie pomiędzy 14 a 17, więc go wyjęłam. Uznałam, że to jest do 17. Jeszcze były tam orzeszki do kieszeni i mówiłam, że to jest mieszanka orzechów. Orzechy ziemne prażone, orzechy laskowe prażone, orzechy nerkowca, orzechy laskowe, orzechy brazylijskie, orzechy włoskie. I zaczynałam się brać za 18, ale jeszcze jej nie otworzyłam i nie widziałam, co w niej jest. Więc sobie odłożę 17. I teraz weźmiemy się za 18. Przepraszam Was bardzo za te niedogodności, ale mam nadzieję, że nic się nie pominęło i wszystko tam będzie grało. A więc w 17 łowię i wyłowię. Jest to miksitka bożonarodzeniowa. Baton daktylowy z owocami, orzechami i pomarańczą. Bardzo ładnie wygląda, jest tu taki aniołek. Super. To było 18, już się zbliżamy do końca kalendarza, niestety. Bardzo mnie martwi, bo to taki ładny kalendarz. Taki duży. Taki jak lubię najbardziej. I w okienku numer 19 mamy miksitkę z numerem A, znaczy z literką A. A w literce A jest fitness kasza Adama Ondry z czekoladą do kieszeni. 50 gram. To była 19. Teraz 20. 4 okienka do końca i rozwaliłam już kawałek kalendarza. I znowu mamy... Znowu widzę tutaj magnes. Mamy kolejny magnes. I mamy miksit F literka. Więc znowu szukam i jest to mieszanka tatusia. Słony karmel do kieszeni. Musli z czekoladowymi chrupkami, orzechami i suszonymi owocami. Brzmi smacznie. I to była...
Urwałam 20, teraz 21. Mam nadzieję, że znowu kamera mi nie padnie. 21 znalazłam ciasteczka, które są opisane Mixed D, a w Mixed D mamy mini ciasteczka miodowe pierniczki, 50 gram. Wyrób piekarniczy piernik. Tak jest napisane. Czytam, co jest napisane. Czy coś tam jeszcze wyłowię? Nie, nic nie mam. Matko, ręka mi utknęła. To było 20. Tu mamy 22, tu mamy 23 i na środku mamy 24. Otwieramy. Tu było 21. Teraz 22. Już mam taki dojechany tutaj ten kalendarz. W 22 mam. Nie podglądamy. W 22 mam protein, mixed protein, baton. Słony karmel, batonik z wysoką zawartością białka, błonnika o smaku słonego karmelu. Musi być pyszny. Naprawdę, musi być pyszny. I nic więcej nie mam. Teraz 23. Żeby nie rozwalić do końca tego kalendarza. 23 już widzę, że jest... taki mini batonik, który był bodajże w szóstce. Przypuszczam, że mógł on się przetoczyć skądś. I są znowu chrupiące owoce, tym razem banan z truskawką. Mrozem suszone owoce. Mieszanka owoców suszonych mrozem. Banan i truskawka. I właśnie taki batonik malutki do tego. No i niestety ostatnie już okienko. Niestety. 24. I w 24 mamy Mixitella. Takie masełko, co mówiłam. Peanut butter, masło orzechowe, biała czekolada i słony karmel w jednym. To musi być niebo w gębie, może tak powiem. I jeszcze mamy Mixit, świąteczna mieszanka do kieszeni, musli z owocami suszonymi i orzechami. No super, super. Teraz podsumowanie. Myślę, że opłacało się, tak, myślę, że bardzo się opłacało, bo mamy tak dużo jedzenia, że chyba będę 2 tygodnie to jeść. Naprawdę, jak nie dłużej. Bardzo mi się podobał kalendarz, bardzo. Był wart ceny, na pewno nie był przeceniony. Myślę jedynie, że ten aniołek może wyleciał z tej 24, że tam by były 3 rzeczy, bo 2 już nam się trafiały i nawet... w sumie w jednej wyszło, że 3, bo był batonik, ciasteczka i magnesik. Super kalendarz! Jeśli Wam również się podoba, zostawcie łapkę w górę. I zachęcam do subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych kalendarzy adwentowych. Zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!